Cześć. Spójrzcie na te dwie karty. Oba karty są zapakowane w podwójne sliwy, oba pochodzą z Dominarii i na Battlefieldzie robią w zasadzie to samo. Jest jednak coś, co je różni. Jeden z nich to wydrukowany przez Wizardów, warty jakieś 30 zł oryginał. Drugi to niespecjalnie udana prodróbka z Wisha. Jak myślicie, który jest który? Zapraszam na materiał, w którym porozmawiamy trochę o fejkach i pokażę Wam kilka sposobów na to, jak rozpoznać, czy karta jest prawdziwa. Nasze hobby nigdy nie należało do tanich, karty są drogie, a cały rynek kolekcjonerskich rzeczy jest przecież dość umowny, bo w naszym przypadku mówimy przecież o papierowych prostokątach z farbą. Stąd co już pojawiają się domorośli kombinatorzy próbujący dorobić się na fanach gry, a im bardziej Magic przebija się do mainstreamu, dzięki na przykład dodatkom takim jak Władca Pierścieni, akcji z Post Malone'em, kupującym One Ringa za dwie bańki, tym więcej, nazwijmy to, poważnych graczy bierze się za drukowanie lipnych kart. Większość magicowych influencerów i doświadczonych graczy będzie Wam polecać kupowanie singli i nie inwestowanie w loterię, jaką są boostery. Tylko jak się bronić przed oszustwami? Zaraz Wam pokażę kilka prostych, domowych sposobów. Tylko najpierw disclaimer, albo dwa. W tym filmie mówię o celowym wprowadzaniu w błąd i nieuczciwym zarabianiu na nieoryginalnych kartach. Jeśli chodzi o proxy, czyli specjalnie spreparowane karty przygotowane do testowania albo mające zastąpić bardzo drogie i cenne oryginały, to tak długo jak są one dopuszczalne w evencie, albo wszyscy są świadomi ich używania i się na to zgadzają, wszystko jest ok. Też tak robię, bo choć bardzo bym chciał, to obecnie nie mam środków, żeby kupić sobie 4 Volcanic Islandy do mojego deku do Legacy, a tak naprawdę tylko ich mi tam brakuje. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że sami Wizardzi nie ułatwiają sprawy. Karty do Magica są obecnie drukowane, o ile się nie mylę, w 3 miejscach na świecie. W Stanach, Japonii i Belgii. I każdy z tych druków potrafi się nieco różnić nasyceniem kolorów, jakością i tak dalej. Jak macie boostera, boxa albo zwykłego boosterka, zerknijcie sobie, skąd on do Was przyjechał. Często trafiają się wyblakłe karty, misprinty albo całe edycje, których jakość woła o pomstę do nieba, choć mam wrażenie, że tak jak było to szeroko dyskutowane kilka lat temu, tak obecnie jakość się chyba nieco poprawiła. Stąd dwie te same karty mogą się znacząco różnić. Dla przykładu, chciałem sobie niedawno skompletować mój ulubiony deck do Pioneera z wkładaniem kotów do pieca, ale okazało się, że brakuje mi 2 Pathwayów. Sprowadziłem sobie z kart marketu od zaufanego sprzedawcy, ale kiedy przyjechały, to od razu rzucił mi się w oczy fakt, że przyjezdne Pathwaye są zupełnie inaczej przycięte. Skontaktowałem się ze sprzedającym i zrobiłem mały research i okazało się, że karty z Challenger decków rzeczywiście potrafią być inaczej przycięte i pochodzą z innej tury druku. Także nie ma co od razu panikować i czasem trzeba zweryfikować sprawę. Trzeba też pamiętać, że podrabianie kart wymaga pewnego wysiłku i zasobów, stąd w większości przypadków są one ewidentne i łatwe do wyłapania. Nie ma co się przejmować tańszymi kartami, bo żeby zrobić naprawdę dobrą podróbkę, to trzeba się nieco napocić. Karty, które ja Wam będę pokazywał, zostały przeze mnie zamówione specjalnie na tę okazję z Wisha, także jacyś uprzejmi azjatyccy koledzy wydrukowali mi karty za 30 zł, które normalnie warte by były około 1000. Najlepiej wszystkie porównania i testy robić mając dwie te same karty, gdzie co do jednej nie mamy żadnych wątpliwości, stąd ja będę korzystał z tych, które osobiście wyciągnąłem z paczek, ale jasne jest, że nie zawsze jest taka możliwość. Pierwsza metoda weryfikacji, którą Wam pokażę i jednocześnie najbardziej skuteczna, to hologramy. Te niestety wprowadzono dopiero od Magic 2015, ale są nieprawdopodobnie trudne i kosztowne do podrobienia. Zobaczcie na tą kartę z Wisha. Nissa czy Chandra ewidentnie nie jest prawidłowa. Brakuje symboli widelca. W przypadku jakichś specjalnych edycji, wydań promocyjnych czy dodatków An, ten symbol potrafi być na przykład żołędziem, ale nadal jest on dość wyraźnie unikalny i w łatwy sposób dojdziecie do tego, czy jest podróbką. Można też sprawdzić na przykład, czy nie jest on osobną naklejką, bo już i o takich rzeczach słyszałem. Druga metoda, dzięki której jesteście w stanie odrzucić 90% fałszywek, to kwestia druku symboli many.
W przypadku oryginalnych kart drukowane są jako ostatnie na wierzchu karty, a co za tym idzie, zawsze powinny być wyraźne i odcinać się od reszty podróbki. A podróbki najczęściej drukowane są w całości za jednym zamachem, przez co widać, że wtapiają się w resztę elementów karty. Spójrzcie sobie na chłat. Ewidentnie widać w tym przypadku, która karta ma bardziej dopieszczone symbole many. Swoją drogą, zdjęcia, które widzicie, zrobiłem na powiększeniu mojego własnego telefonu, a także nie potrzeba do tego jakiegoś potężnego sprzętu, często wystarczy zwykła lupa czy właśnie telefon. A do kolejnego prostego testu potrzebujemy wagi kuchennej, żeby sprawdzić, ile nasza karta waży. Oryginał powinien mieścić się w przedziale między 1,7 a 1,8. A ten test jest ciekawy i dość istotny w przypadku starszych kart, gdzie często zdarzały się próby podklejania czy zabawy z warstwami. Ale wychodzą potem, że te karty są po prostu cięższe. No i w ten sposób namierzamy też te karty, które są drukowane na ewidentnie innym papierze. Kolejnym testem, o którym dużo słyszałem, ale co do którego było sporo dyskusji i wątpliwości, stąd ja osobiście nie lubię go stosować i nie traktuję go jako ostatecznej wyroczni, to świecenie latarką czy lampką z telefonu przez kartę. Teoretycznie, jeśli światło przechodzi idealnie białe albo nie przechodzi w ogóle, to coś z kartą będzie nie tak. Spodziewany efekt jest owszem przechodzenie światła przez kartę, ale takie niebieskawe z takim zabarwieniem, które powodowane jest jedną ze środkowych warstw karty czy klejem. Takie karty powinny być właśnie prawdziwe. Nie wiem, na ile dobrze to będzie widać tutaj na zdjęciu przez to całe oświetlenie, ale ewidentnie w przypadku fejka no, to światło w ogóle nie przechodzi. Natomiast przy oryginalnej karcie widzicie, że jest taka delikatna niebieskawa poświata. No i właśnie korzystając z tych do tej pory przeze mnie wymienionych sposobów, powinniście być w stanie samodzielnie rozprawić się ze znakomitą większością podróbek, które prawdopodobnie są robione po kosztach przez jakichś leniuchów. No i ja sam właśnie te metody stosuję, kiedykolwiek mam jakieś wątpliwości. Dodatkowo można się jeszcze posiłkować innymi metodami. Pod lupą można sprawdzić tak zwaną rozetę, czyli sposób nadruku kropek, które tworzą grafiki, kolory na oryginale, powinny być równe i powtarzać się tymi samymi wzorami, a tekst, szczególnie na odwrocie karty, powinien się wyraźnie odcinać. W tym przypadku na Nisie wyraźnie to widać, ale na innych kartach, które porównywałem, moje niewprawne oko i powiększenie telefonu radziły sobie średnio, stąd nie jest to moja ulubiona metoda. Podobnie z testem zielonej kropki. Tutaj wskaźnikiem, czy karta jest oryginalna, powinna być zbliżenie na symbol zielonej many na odwrocie, gdzie w środku powinny znajdować się cztery czerwone kropki. Niestety mój sprzęt sobie z tym nie do końca radzi, stąd no, znowuż nie jest to ta metoda, którą ja stosuję, natomiast jeśli macie troszeczkę lepszy ekwipunek, to możecie sprawdzić. Istnieją też dużo bardziej brutalne sposoby weryfikowania oryginalności kart. Na przykład próby zgięcia karty na pół. Te prawdziwe powinny być w stanie zmieść więcej i po pełnym zgięciu wrócić do stanu pierwotnego bez większych strat czy zagniecień. Z kolei fałszywki znoszą tego typu eksperymenty znacznie gorzej i się po prostu gniotą w sposób najczęściej nieodwracalny. A w tym przypadku sprawę testuję na zwykłym komonie, stąd jesteśmy trochę bezpieczniejsi, ale w przypadku droższych kart no, zwyczajnie nie polecam, bo może się to skończyć nie najlepiej. Można też próbować doliczyć się warstw karty, przedzierając ją na pół, ale no to już chyba pewna przesada i ostateczne rozwiązanie. Teraz, jeśli nawet po wykonaniu tych wszystkich testów nadal nie jesteście pewni, nie macie jakichś wątpliwości, to zawsze możecie się odezwać do jednego z profesjonalnych sklepów z singlami. Oni najczęściej mają doświadczenie i dużo lepszy sprzęt do weryfikowania tego typu niuansów. No i najczęściej mają właściwą kartę do tego, żeby ją sobie na spokojnie porównać. Choć nie wszyscy będą Wam pomagać chętnie. Ja do tej pory nigdy nie miałem problemu. Już 2 czy 3 razy z takimi vendorami rozmawiałem i mnie wspierali. I wręcz namierzyliśmy podróbki. Na deser pozwoliłem sobie też spytać kilku bardziej doświadczonych sędziów, żeby potwierdzili mi, co się dzieje, jeśli okazuje się, że ktoś gra takimi podrobionymi kartami na oficjalnym, sankcjonowanym turnieju. No i okazało się, że temat jest trudny i sami sędziowie nie mogą być ostateczną wyrocznią na temat oryginalności kart. Dużo tu też zależy od organizatora, no więc temat jest dość niejednoznaczny i zależy tak naprawdę, na jakim poziomie gramy. Wiadomo, że inaczej będziemy sprawę rozpatrywać w momencie, kiedy jesteśmy na lokalnym FNM-ie, a zupełnie inaczej, kiedy gramy na Worldsach.
Ale jeśli da się udowodnić, że zachowanie było celowe, karty użyte z premedytacją, to takie zachowanie kończy się dyskwalifikacją. Natomiast jeśli zawodnik był tego nieświadomy, to jest zupełnie prawdopodobne, to rezultat jest taki, że musi znaleźć oryginał i go zastąpić, na przykład kupując kartę u vendora. A jeśli nie ma takiej możliwości, to kartę zastępuje się Basic Landem, no i dostaje się Game Lossa. Swoją drogą o Worldsach wspomniałem nie bez powodu, bo już w ten weekend będziemy kibicować, o ile się nie mylę, dwóm Polakom na najważniejszym turnieju w tym roku. I to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli za często korzystać ze wspomnianych metod, a jeśli już, to będziecie trafiać same oryginalne karty. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia za tydzień. Jesteśmy na bieżąco z lore, więc biorę się za kolejne ciekawe magicowe tematy, natomiast jeśli macie jakieś swoje pomysły, podrzućcie gdzieś w komentarzu. Podobnie jeśli znacie jakieś inne skuteczne metody weryfikacji kart. Może i ja się czegoś nauczę. Cześć!